Nazywam się Jakub Skwórz, przyjechałem dzisiaj specjalnie dla Was, żeby opowiedzieć Wam o księżniczce Ateli. To jest jedna z moich książek. I chciałbym zacząć od tego, żebyście mi pomogli ich rozpoznać. Kto będzie miał jakiś pomysł, niech podniesie rękę do góry. Pierwsze pytanie brzmi następująco. I kim, znaczy gdzie na obrazku, na ilustracji, to ilustracja z książki, jest księżniczka Atela? Kolega zgłosił się pierwszy. Na środku. Tak, to jest ta dziewczynka na środku z koroną. I w takim razie jesteście gotowi? Tak. No dobrze, zaczynajmy opowieść o księżniczce Ateli. Atela była prawdziwą księżniczką. Mieszkała w zamku na szczycie góry, a z okien jej komnaty roztaczał się widok na zieloną dolinę. Chłopak przez całe życie uczył się posługiwać mieczem. Gdyby spędzał więcej czasu nad książkami, potrafiłby opowiadać bajki, ale wtedy nie byłby tak dobrym rycerzem. Tato, możemy w takim razie poszukać kogoś, kto czyta książki? Spytała Adela. Dobrze. Jutro zorganizujemy konkurs wiedzy. Pamiętacie, że słowo króla natychmiast staje się rozkazem, dlatego następnego dnia odbył się konkurs wiedzy. I może powiecie mi, kto mógł go wygrać? Zobaczcie na tę ilustrację. Spójrzcie, kto ma najszczęśliwszą minę i powiedzcie, podnieście rękę. Kto wie? Tam kolega? No, kto? Mędrzec z długą, białą brodą. Kolego został zaprowadzony do komnaty księżniczki, a ta Bruzia poczęstowała go tym, co Adela jadła na śniadanie, czyli... Dasi mleczkiem, dokładnie. Mędrzec spróbował i powiedział: rzeczywiście, doskonałe, ale czy rado jest coś jeszcze? Nie, odpowiedziała dumnie Adela. To niedobrze. Na śniadanie, oprócz dającego energię cukru, księżniczka powinna jeść również warzywa i owoce, które mają witaminy. Księżniczka Adela głęboko się zamyśliła. Koniec. Spodobało Wam się? Tak. No, moi drodzy, bardzo się cieszę. W takim razie znacie już historię księżniczki Adeli. A teraz czas na próby. Się uważa? Że ma takie jest okrągłe i na końcu jest takie zwinięte, tak? Nie, szukamy dalej, bo jest okrągłe. Moi drodzy, tam z tyłu kolega w czerwonej koszulce. Kubek? Kubek to już drugi raz się pojawił. Kompas? Ja, bardzo blisko, ale nie. Zegarek. Uwaga, Marty, czy to może być zegarek? Nie. O, zobaczcie, to jest taki stary zegarek, właściwie stoper. Czy taki stoper może należeć do księżniczki? Nie. To szukamy dalej, prawda? Niejuka ma tam coś, co z jednej strony wkłada się do uszu, a z drugiej strony przykłada gdzieś tutaj. Patyczek. Patyczek. Nie. Ja słuchawki. To ma jakieś... No dobra, słuchawki, ale jakie słuchawki? Jak się nazywają? Nie, Juka mówi teleskop, a prawdziwa nazwa jest bardzo bliska. Bardzo podobna do teleskopu. Słuchawki, które się nazywają... Słuchawki? Nie. Nie. Tak, to co ma lekarz? Jordania. Nie. Tak, ale one mają na bardzo podobną nazwę do teleskop. Na S. Stetoskop. Uwaga. Bardzo blisko. No. Chcesz pobawić się przez chwilę w lekarza? Znalazł już? Uwaga, Marta jeszcze nie mówi. Ja wam powiem. Ma kółko i kamień. Kółko? Armata. Herbata. Nie. Młotek. Nie. Armata. Pierścionek. O, uwaga. Czy to może być pierścionek? Sprawdźmy. Czy nasz pierścionek? Zobaczcie, pierścionek. Taki pierścionek pozostaje do księżniczki. Nie, to
Thank you.